Hej, cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na kanale i w ostatnim, przynajmniej na ten moment, filmie z Call of Duty Modern Warfare 2 2022. U mnie jest 20 listopada, jest to niedziela, godzina w tej chwili 13:05. No i cóż, zostało mi wam do pokazania tak naprawdę ostatnie dwa regiony tej całej mapy bojowej z, no nazwijmy to już mapą bojową, a nie karnetem, bo z karnetem to niewiele ma wspólnego. Tak więc, no cóż, właściwie to trzy, bo jeszcze ten ostateczny region. Tak więc lecimy, A19. No tak, 100 punktów kod, godzina podwójnych PD broni, nalepka taktiku Verte. Mamy tutaj Ghosta. Nie, taktiku Verte, o to jest. No, ekran wczytywania broni w gotowości. No i 100 punktów kod. Na końcu dalej mamy A20. I mamy tak, kamuflaż na pojazd, czarny koń, na cokolwiek, nie wiem co to w ogóle jest. Talizman Eto. Naklejka na broń, najlepszy najemnik na świecie. Ekran wczytywania, łapanie oddechu. No, spoko. Schemat broni na pistolet, masz nowe baspy. Tokolsche. Okej. Okay. No i ostatni, gdzie mamy 3 razy 100 punktów kod, czyli łącznie 300. Schemat broni na karabin szturmowy M4, zguba śmiertelnika i mundur operatora dla Zeusa, król Olimpu. To kto będzie następny? Odyn? Może następny będzie, nie wiem, Posejdon, albo może Artemida, Minerva, coś, Tentegos. Nie? No pewnie raczej nie. Ale cóż, może tak być. Moi drodzy, to by było na tyle taki szybki, króciutki materiał do pokazania wam ostatnich trzech regionów. Ja w tej chwili nie chciałem wychodzić. No co, ja w tej chwili robię A13, region robię, zobaczymy kiedy w ogóle powstanie następny materiał z Modern Warfare 2. Wy ten materiał prawdopodobnie widzicie albo 11 grudnia dopiero. Tak więc cóż, ja się na pewno w międzyczasie będę zabierał za nadrabianie materiałów na YouTubie i przy okazji też maksowanie i tak dalej. Tak więc na ten moment to by było tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie i do następnego odcinka, który pojawi się nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy będę nagrywał. Tyle. Pa, pa.